Cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Dev, a to jest kolejna mapka z serii Best Maps GTA 5 Online. Kolejna mapka z serii Kafir, tym razem mapka bez numeracji, czyli pierwsza Kafir, która wyszła. Bardzo dobrą cenę ma, do tego Offroad Tiers Recommended, jak widzicie na samej górze. Czyli prawdopodobnie będzie to wyścig także po górach i bezdrożach, więc ja się niestety nie przygotowałem na to i będę jał swoim zentorno. Taki oto swagerski pomarańczowy dresik sobie przyodziałem i mam nadzieję, że to mi wypali dobrze. Kurde, bezkontaktowy, serio? A myślę, że się troszkę poleję tutaj z chłopami. Jest dwóch randomów zaledwie. Jest taka godzina, że nie miałem za bardzo z kim zagrać, ale dobra, mam nadzieję, że będzie zacięta walka do samego końca. Ale! Kurde, śmieci wywożą dzisiaj. Jeszcze rozwalę kontener. Dobra, pierwsza skocznia, czy przelecę? Ja, udało się. Kurde, oni coś chyba kiepsko jadą, albo mi się wydaje. Hop. I dalej. Ale już mi się podoba. Jak początek jest taki ostry, to mam nadzieję, że w środku będzie jeszcze lepiej. Oczywiście zasady te same. Link do tej mapki macie w opisie. Stamtąd możecie pobrać sobie tę mapkę. Znaczy dodać sobie tę mapkę, pobierać jej nie musicie. Możecie sobie ją dodać po prostu do listy gier i grać sobie z znajomymi. Czy tam z kim chcecie. Paparapam. Oczywiście im więcej łapek w górę, tym częściej będziecie polewać. What the fuck? Polewać będzie, tak? Mamy piątek i już od razu polewanie mi się skojarzyło. Im więcej łapek w górę, tym więcej i częściej będzie się pojawiać GTA 5 Best Maps. Coś ostatnio strasznie średnia wyświetleń mi spadło na kanale. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Po filmiku, który dodałem, po tym wideoblogu na temat poczynań EA Sports spadły mi strasznie wyświetlenia. Nie wiem, czy niektórzy ludzie, którzy oglądali mojego vloga, po prostu stwierdzili, że nie chcę mnie więcej oglądać, czy co jest tym spowodowane, ale mam nadzieję, że to jest po prostu jednorazowy taki jednorazowy upadek wyświetleń, bo ogólnie mam na celu taki ciągły progres, czyli po prostu iść do przodu. A jak spadają wyświetlenia, naprawdę bardzo demotywuje. Wyświetlenie i łapki spadły. Ostatnimi odcinkami ledwo 100 łapek, gdzie średnia już pod każdym filmem była powyżej chyba 200. Nie, wyjeżdżaj! Shit happens. Szybko odradzaj się. No. Także trochę szkoda i przykro, że tak się dzieje, ale każdego to kiedyś spotyka. Mam nadzieję, że to jest chwilowe. I że za niedługo wróci do normy. Możliwe, że to przez matury? Tam. Chociaż... Żeby tylu starszych widzów było? Dziwne. Dobra, kurde, no w ogóle oporu nie stawiają ci, czy te randomy, bo nie wiem, no, gram już z ekipą ogólnie z JP crew, tam z wszystkimi takimi, co na streamach, what the fuck, co na streamach są często, to jest naprawdę walka do samego końca, widzicie, ja wpadłem 2 razy do wody, jadę sobie tak, można powiedzieć, od niechcenia, a oni są daleko z tyłu. What the fuck, jeszcze raz do wody wleć, tak, zrób to. Już wiem, dlaczego te opony offroadowe były potrzebne. Kurde, za cholerę to auto się nie trzyma drogi. Rzuca nim jak nie wiem. Rzuca nim jak szatan. Dobra, jest. Dobra, i wracamy na drogę. Czyli jesteśmy w domu. 3 minuty już jadę sobie. Widzę jakiś random mnie dogania, chociaż wątpię, że mu się to uda. 1 na 3 póki co. Szkoda, że tak mało nas jest. Może jakby było nas więcej, troszkę to większy opór był i znowu wracam na plażę. Yeah, ale fajne skocznie, naprawdę. Podoba mi się mapka. Oczywiście jak chcielibyście pograć ze mną takie mapki, pościgać się, zapraszam na mojego Twitcha. Na dole macie link, tam możecie stać followa, wbijać na streamy. Często gram w GTA, często się ścigamy z ludźmi z czatu, więc warto mieć followa, warto wbijać i warto się też pościgać. Jeśli chcielibyście sprawdzić swoje umiejętności w wyścigach ze mną, naprawdę bardzo zapraszam. Pyk. Dobra. I chyba za chwilkę gdzieś będzie koniec, jak mi się wydaje. K-Fear no jump. Jakie slajdy, no nie wierzę. Kurde, musiałem zrobić w końcu ten. W końcu sobie musiałbym powygrywać wyścig, czy skoki z spadochronem, bo wtedy mi się fajny kolor odblokuje. Już mam naprawdę zajebiste plany na pomalowanie tego zentorno, żeby wyglądało świetnie. Ale no muszę chyba jeszcze jakieś 9 skoków z spadochronem wygrać. Dobra, urozmailiśmy to trochę jakimś front flipem. No. Pyk. Jak sami widzicie, mapka jest naprawdę bardzo fajna. Jakby była lepsza rywalizacja, na pewno by się dużo lepiej jechało. A że no, z randomami się ciężko ściga, to no, może być to trochę nudne. A no niestety jest taka godzina, że no nie udało mi się nikogo nakłonić. What? Co ja zrobiłem? Co ja... O, dobrze, że tutaj płot się rozwala. Że nie udało mi się nikogo nakłonić o tej godzinie, to widzicie, muszę sam się ścigać. Może być to trochę nudniejsze. No ale mam nadzieję, że miło wam się będzie to oglądało. Dobra, jeszcze backflip przed samą metą. Come on. I... Gdzie ta meta? What the fuck? Gdzie ta meta jest? O tu, kurde, to źle poleciałem. Pyk, starczy tyle. Tak jest, udało mi się wygrać z randomami. Żadnego oporu nie było praktycznie przez cały wyścig. Szkoda, że tak się stało. Ale mam nadzieję, że mapka wam się spodobała. Oczywiście łapka w górę, jeśli wam się spodobało. Im więcej łapek w górę, tym częściej będą pojawiać się odcinki z GTA 5 Online. Możecie udostępnić, jeśli jesteście nowi, możecie zasubskrybować. Także pamiętajcie o tym, żeby dodać tę mapkę. Na dole link w opisie macie. Spróbujcie ze znajomymi swoich sił, jak wam się będzie ścigało. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się i nara.